dom pana Gerarda Ziegle na Blumach Kwiatkowskiego, zawierający z tej strony dwa dzieła, a z drugiej szczytowej ściany znajduje się jeszcze jedno mondiano. Jeśli byście Państwo byli zainteresowani, tam jest plan Hintze z naniesionymi 125 tekstami. Dzisiaj już tych tekstów jest 150 i można spróbować zlokalizować niektóre tutaj z tych przykładowych dokumentacji. Natomiast to wisi na wjeździe do Hintze, nad drogą wjazdową do Hintze, miasta otwartej książki. Myślę, że to wystarczy, żeby przedstawić tą niewielką prezentację. Aha, jest jeszcze możliwość, jeszcze nie wiem jak to galeria zorganizuje, zobaczenia filmów związanych z działalnością Gerarda i tą bardzo odległą sięgającą galerię i jeszcze odleglejszych lat 50., jak i również ostatnich realizacji, czy z ostatnich lat. Jest to 6 filmów, 3 w wersji polskiej, 3 w wersji niemieckiej. Jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, by bliżej poznać wartę poznania działania trwające już po pół wieku Gerarda, można będzie to, myślę, że po umówieniu się z galerią zobaczyć właśnie ten film. I to właśnie wszystko jest. Dziękuję Państwu za uwagę i przekazuję słowa. Tak, chciałbym podziękować po pierwsze za zaproszenie mnie tutaj do Łodzi. Bardzo chętnie zawsze przyjeżdżałem do Łodzi jeszcze w latach 50. Kiedy byłem plastykiem zakładowym w Pomyku, to wszystkie druki tu właśnie w Łodzi drukowaliśmy. I czasem byłem 2 razy nawet w tygodniu. Także Łódź jest takim bliskim miastem. Czy wszędzie słyszą? Tak, mam tu parę szkiców na temat otwartej książki. Będę czytał, bo jak rozpędzę się, tak, to jest ścisłego programu, to nie, może nie kończy. Wraz z projektem Otwarta Księga został wcielony w życie pomysł, który nurtował mnie w latach 60. Zamysłem tej idei było zwrócenie uwagi publicznej na tekstowe formy myślowe, teksty poezji konkretnej, wizualnej, eksperymentalnej i aktywnej miały zostać umieszczone na niezagospodarowanych fasadach budynków w mieście. Tak, aby były dostępne dla każdego. Ja to źle widzę, mam niedobre okulary. O historii poezji będą pisać ludzie do tego powołani. Ja ograniczę się do naszkicowania tutaj motywacji i pobudek, które doprowadziły do zrealizowania projektu Otwartej Księgi. Lata 60. były dla mnie najbardziej dynamiczne w okresie powojennym. Artyściom przypadało wiele zadań, w ramach których mogła kształtować się jego świadomość sztuki w odniesieniu do historii. Z jednej strony należało przezwyciężyć, zwane też palastem, zdobycie okresu przedwojennego, z drugiej zaś strony należało wyprowadzić sztukę z izolacji. Europa wciąż jeszcze była pełna śladów zniszczeń wojennych. Stare konwencje mieszały się z nowymi prądami i ideami. Również zapewnienie warunków życia odgrywało zasadniczą rolę. W związku z tym, że w Europie Wschodniej komercjalizacja sztuki nie miała żadnego znaczenia,
doświadczenia. Artysta był zawieszony między wizjami i utopią. Bo kto w tym okresie zarabiał sztuką, prawda? Kiedy cały Zachód zarabiał na sztuce, uprawiał sztukę, bo z tego żyli. A kto tu w Polsce żył wtedy ze sztuki? Patrząc na te wszystkie artystyczne przełomy, rzucała się w oczy jedna myśl. Mianowicie taka, że sztuka, sztuce tekstowi nie poświęcano miejscach publicznych, prawie w ogóle miejsca. Jako kierownik Galerii L, Laboratorium Sztuki L w Elblągu, umieściłem te formy myślowe w salach wystawienniczych oraz ze skromnym rozmachem na tablicach i fasadach sąsiadujących z galerią budynku. Jednak chodził mi po głowie bardziej skuteczny projekt, mianowicie, aby odejść od tradycyjnych, zwykłych dekoracji ściennych, bo w tym okresie dużo dekorowano, prawda, zlecenia były tam od gór, że tam ma być Lenin, tam ma być Marx, to chciałem temu trochę czegoś przeciwstawić. Jednak chodzi mi o dekoracji ściennych. I uwolnić słowo na otwartej, otwartej przestrzeni niezagospodarowanych fasad budynku. Wraz z powstaniem znaków i pisma człowiek wzniósł się ponad naturę. Na całym świecie spotykamy znaki i napisy. Na skałach, kamieniach, murach, na budowlach i wszędzie tam, gdzie intencją było przekazanie myśli. Przez wiele lat proponowałem realizację projektu Otwarta Księga w wielu miastach i mnie udało się to zrealizować. Przeciwnie, okazywano mi zachwyt pomysłem i zrozumienie, jednak nie realizacja kończyła się zawsze porażką po przedstawieniu kosztorysu. W mojej wyobraźni ta idea jeszcze nie była dojrzała. Wtedy jeszcze nie odważyłem się podjąć sam realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Bo trzeba sobie wyobrazić, ile spraw prawno-urzędowych trzeba najpierw załatwić, żeby taki projekt zrealizować w życiu publicznym, bo przecież policja miała coś do powiedzenia, czy napisy nie przeszkadzają dla przejeżdżających. Później trzeba właścicieli, trzeba było się zapytać, czy się zgadzają, no i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem przedstawić swój projekt w Urzędzie Miasta Winfield. Urząd Miasta wyraził swoją zgodę. Następnie zebrałem zezwolenie od właścicieli budynków. Ale najważniejszym zadaniem było pozyskać do tego przedsięwzięcia artystów. Chodziło również o to, żeby wykazali zrozumienie dla rezygnacji z honorarium. Bo wtedy artysta też przecież chciał żyć i każda taka usługa prawna, to za to musiałby coś dostać, ale tu było inaczej. W tym względzie doświadczyłem czegoś nieoczekiwanego, ponieważ wszyscy artyści zadeklarowali swoją gotowość do takiego działania. Mój przyjaciel Carmele, Elmar Wald, syn Marek, który tu jest obecny. Ja też mam syna. Tak, ale on obecnie jest tylko jeden. Zakład usługi malarskich Walter Vogt, który dał nam do dyspozycji podnośnik hydrauliczny. Tutaj widać. Tam jest tak.
oraz Matthias Papel, mistrz zakładu, tego zakładu Fuchsa, przyłączyli się do wykonania projektu. Część redakcyjną przejęli Artur Hahn i Klaus Hofberger, dyplomowany inżynier budowlany w Urzędzie Miasta Grünfeld. Inżynier Klaus Uwe Timmel był bardzo pomocny przy przydzielaniu odpowiednich fasad budynków. Proszę sobie wyobrazić, te fasady przeważnie były prywatnymi fasadami i to on załatwił, żebyśmy dostali właśnie zgodę, która nam się przyczynić do realizacji. Gdy przełączam tekst czeskiego prezydenta i pisarza Wacława Havla, to słowem przełamuje barierę między tobą i mną. Ja, słowa, ty. To był tylko taki napis, ja, słowa, ty. Ja z nim miałem osobiście i jest. Tak, osobiście miałem kontakt i uzyskałem tę zgodę. Profesor Eugen Göbringer, to jest właśnie w Europie twórcą, on jest twórcą bardzo konkretny, jest znany osobistością, który żyje poezją konkretną, wspiera aktywnie ten projekt. On mnie też dał wiele adresów, do których się zwracałem do włączenia do tego projektu. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom wspierającym ten projekt. Przede wszystkim mieszkańcy miasta Hünfeld, właścicielom budynku, urzędowi miasta Hünfeld oraz otwartemu na nowe pomysły i zaangażowanemu burmistrzowi panu doktorowi Eberhardowi Penelowi. Teksty już istnieją. Można je spotkać o każdej porze dnia i nocy, w drodze do pracy i w drodze pogodnej, albo też podczas spaceru po mieście. Powstaje muzeum w przestrzeni otwartej, muzeum otwartej przestrzeni miasta, w którym uwolnienie słowa staje się rzeczywistością. Jest to znak, który w tym stuleciu przejdzie do kultury miasta Hünfeld. Ponadto można oczekiwać, że następne generacje wniosą swój wkład do inicjatywy i będą dążyć do wyższej świadomości zamiast tkwić w materialnym dobrobyciu. Ma się również okazać, że gdzie sztuka towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym, panuje mniejsza bieda i jest mniej agresji, ale tylko wtedy, gdy wzrośnie uczestnictwo w sztuce. To jest bardzo ważne. To chciałbym ten mój mały tekst, na tym chciałbym zakończyć mój mały tekst. Trochę nie mogę dokładnie czytać, bo to okulary niewłaściwe. Chyba będzie lepiej, jak może ktoś ma jakieś pytania, to może włączę się wtedy i rozszerzę to moje wystąpienie.